Cześć, to jest program polityczny Agata Szczęśniak i Dominika Sitnicka. Dziś porozmawiamy o Konfederacji, o programie mieszkaniowym Lewicy i o filmie Agnieszki Holland Zielona granica. Zapraszamy. Zapraszamy. Dominiko, wstrząsające. Zielona granica będzie pokazywana w Watykanie. Agnieszka Holland ma otrzymać specjalną nagrodę w obecności duchownych. Jak komentuje portal w polityce? To wyjątkowo szokujące, że paszkwil Agnieszki Holland, uderzający w obrońców polskich granic, ma zostać uhonorowany w Watykanie. Rzeczywiście wstrząsające, zapomnieli tam o jednym słowie. Błażej Poboży, wiceszef MSWIA, mówił, że nawet nie tyle, że to jest paszkwil, tylko. Powtarzał to podczas konferencji przynajmniej za dwa albo trzy razy. I jeszcze antypolski. Antypolski tak. oczywiście. My Wam oszczędzimy powtarzania tego, co opowiadają o Agnieszce Holland i o tym filmie, o tych inwektyw, które są wypuszczane codziennie przez TVP, przez różnych influencerów prawicowych i polityków. Raczej skupimy się na opowiedzeniu o tym, o czym jest ten film. My go to będzie zdziwienie, widziałyśmy, więc mniej więcej wiemy o czym mówimy. I odniesiemy się może do takich głównych zarzutów. Wspomniałam już o tej konferencji Błażeja Pobożego i pani Michalskiej, rzeczniczki Straży Granicznej. Podczas tej konferencji. Oni zapowiadali, że właśnie straży Granic że będą pokazywane takie spoty przed każdym filmem w kinach studyjnych. Okazało się później, że oni wykupili te spoty. E, no ale mm, dlaczego? Ponieważ ten film jest taki szkalujący, antypolski, no to ludzie muszą wiedzieć, o co tam tak naprawdę chodzi. Tak, e, czyli władza wam wytłumaczy, wytłumaczy o czym jest to, co oglądacie w kinie. Więc pierwszy ten ich zarzut jest taki, i to mówił wprost, e, po Boży, że w tym filmie w ogóle nie jest powiedziane, jaki jest kontekst. W całej sytuacji, że nie ma tego kontekstu po pierwsze, e, tych działań hybrydowych e, ze strony Białorusi, po drugie, nie ma kontekstu wcale wojny w Ukrainie. Mhm. To jest. To jest oczywiście bzdura, bzdura i nieprawda. nieprawda. No, Pan błażej chyba rzeczywiście nie widział tego filmu. M my go widziałyśmy. My go widziałyśmy ale wiemy, że część, to jest nieprawda. Na przykład pani Michalska też widziała ten film, wiemy, że jest, została wykradziona kopia. TVP ma no. używa tej kopii, pokazuje różne fragmenty kawałki filmu. Kawałki sobie wycina. Tak. Wycina sobie kawałki. Ale dobrze, zostawmy to. Więc tak jak wspomniałyśmy, to jest wprost powiedziane na samym początku filmu. E, cały ten kontekst jest wyjaśniony, że to jest akcja zorganizowana przez Łukaszenkę, że te służby tam po prostu przepychają, pchają tych ludzi dosłownie na granicę, e, że oni są używani tak zupełnie przedmiotowo e, przez ten reżim Łukaszenki. Tam też jest jakby ten kontekst, że to jest w porozumieniu w jakiś tam sposób z Rosją, z Putinem. E, wojna w Ukrainie też jest pokazana, pojawia się na samym końcu tego, tego filmu ten kontekst e, m, wojenny. Tak, Więc jest długa, długa naprawdę sekwencja z uchodźcami z Ukrainy. E, pokazani są ludzie, którzy pomagają Ukraińcom, Ukraińcom pokazani są również żołnierze. I straż, i straż graniczna, to straż graniczna, też, ta, graniczna ta, która pomaga. Tak. W każdym razie, że to jest zupełnie oczywiste, zupełnie zrozumiałe i dobrze wyjaśnione, że to nie jest tak, że nie wiadomo skąd i dlaczego pojawili się ci uchodźcy, na granicy polsko-białoruskiej. Wszystko jest w tym filmie opowiedziane. Czekaj, jedna rzecz, bo powiedziałam, co jest na końcu. Musimy Wam tu powiedzieć, że będziemy spoilerować. Tak, właśnie. Będziemy Wam opowiadać, co w tym filmie jest. No więc sorry, będą spoilery. Jeżeli nie chcecie, możecie przewinąć do kolejnego, do kolejnego etapu. Nie, nie przewijajcie. Ale nie przewijajcie. Ważne pytanie, czy ten film szkaluje Straż Graniczną i przedstawia Straż Graniczną i w ogóle służby Polskiego Państwa jako okrutników, psychopatów, ludzi, którzy się znęcają nad, nad uchodźcami. Tak. Jak, to jak jest. Mm -hmm. Tak, prezydent Duda na przykład powiedział, że pokazuje ich niemalże jak sadystów. ...który pokazuje ich niemalże jako sadystów. No to właśnie, jak jest? Co robią strażnicy e, graniczni w filmie Agnieszki Holland? Przerzucają ludzi przez druty. E, wtedy, w czasie, który pokazuje ten film, nie było jeszcze tego płotu, e, była zadrutowana granica. Co oni robią? Przerzucają ludzi przez druty. Co robią w filmie Agnieszki Holland? przerzucają ludzi przez druty. I tutaj warto sobie wyjaśnić, co to jest pushback. O pushbacki też była pytana podczas tej konferencji pani, pani Anna Michalska i się tak obruszyła. Proszę nie mówić pushback, co to jest za określenie w ogóle. Oczywiście to jest określenie używane powszechnie na tę praktykę właśnie cofania ludzi, którzy chcą przekroczyć granicę. Międzynarodowo, Międzynarodowo. też jest to używane? Międzynarodowo. Zresztą no jakby... Polskę, Polacy nie wymyślili tego słowa. Takie słowa. E, I ona się bardzo obruszyła, proszę nie mówić. Pushback to jest odprowadzenie do linii granicy. No dobrze, tylko proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z tymi migrantami, którzy są, nie wiem, pobici przez, przez pograniczników białoruskich, któryś tam dzień się błą błąkają w lesie, są spragnieni, wygłodzeni, doznali tam krzywdy z ich strony. No to jak sobie wyobrażamy odprowadzenie do linii granicy? Czy to jest tak, że zapraszam państwa, i oni po prostu biorą sobie plecaczki, idą e, i w ogóle jest, są mega zadowoleni? No państwo, niestety. Widzimy to nawet, są przecież te słynne nagrania e, o tym jak wygląda coś takiego, ci ludzie krzyczą, płaczą, e, próbują jakoś się postawić, żeby nie zostać przez tę dziurę wtedy w, tej, w, tym, w tym płocie, znaczy nie płocie, jeszcze to był po prostu taki, takie zasieki zrobione na poczekaniu, bo mhm. zanim jeszcze powstał ten mur graniczny i oni są przez takie przejścia, które są powycinane w tym, no dosłownie przepychani, nie chcą tam iść, są straszeni, robi się jakieś hałasy, żeby oni się przestraszyli właśnie, krzyczy się na nich i tam jest taka scena, uwaga, tutaj będziemy zdradzać dużą część fabuły, która tam się dzieje, jest jeden taki główny pushback, tak, no bo ile razy można w filmie dwugodzinnym pokazywać, jak się przerzuca z jednej strony na drugą, i ten pushback, który wykonuje Polska Straż Graniczna, tam jest iluś bohaterów, jest na przykład właśnie ta rodzina z dziećmi, czy jest kobieta w ciąży. No, on, jest, on jest okrutny. To jest jedna z takich najtrudniejszych emocjonalnie scen, ponieważ tam jest pokazanych ileś historii, które my znamy, właśnie albo nawet z dokumentacji takiej na filmach, tak jak, jak to przepychanie rodziny z dziećmi, które dzieci płaczą, czy, czy właśnie no przerzucanie przez, e, przez te zasieki, kobiety w ciąży. Takie te historie znamy z relacji aktywistów, e, czyli jakby z relacji samych migrantów. To nie jest tak, że, że to się nie wydarzyło, że sobie to wymyślili scenarzyści. Wszystkie mhm. te rzeczy były dokumentowane, czy z nich jest na przykład nawet na okopres opisywana, tak jak ta historia tej Judit, kobiety, która była w ciąży i straciła dziecko, tak jak sama o tym opowiadała. Mhm. Tak, e, pierwsza rzecz taka, rzeczywiście to są rzeczy udokumentowane, też przez nasze koleżanki, kolegów, dziennikarzy, którzy tam jeździli. E, druga rzecz, że to jest udokumentowane mimo tego, że ta strefa została zamknięta. E, teraz mało kto o tym Mówi, mało kto o tym pamięta, ale władze kilka miesięcy po tym, jak rozpoczęły się, jak, jak pierwsi ludzie przybyli na granicę, e, zamknęli dostęp dla dziennikarzy. Więc jeśli ktoś teraz narzeka, że nie ma relacji dziennikarzy stamtąd, no to jest jakimś kompletnym hipokrytą, bo nam, dziennikarzom, dziennikarkom, władze zabroniły dostępu do tamtej strefy, a mimo wszystko i tak. Dziennikarze tam pracują i dostarczają informacji. E, trzecia rzecz, e, to co powiedziałaś, że jest ta jedna wielka scena, w której e, są umieszczone różne historie. No to jest film, tak zamiast pokazywać to, co się dzieje od dwóch lat, dzień po dniu, co opisujemy, co opisują media, no to jest to skumulowane w kilkuminutową scenę. No na, na, mm. tym, na tym polega sztuka, na tym mm. polegają filmy. Jeszcze jedna rzecz, co do tego przerzucania przez druty. Ukazała się niedawno książka Mikołaja Grinberga właśnie dotycząca tego, co się dzieje na granicy. I... Rzeczniczka Michalska e, na, narzekała, że nie został film skonsultowany z, rzecz, e, z strażnikami granicznymi. E, ale są ludzie, którzy rozmawiali z tymi strażnikami. Należy do nich właśnie Mikołaj Grinberg. I ja przeczytam wam fragment jednej rozmowy jego ze strażnikiem granicznym. E, Grynberg pyta: Wyrzucał pan ludzi za druty? My mówimy na druty, odpowiada strażnik. Wyrzucał pan? Tak. Dzieci też? Też. Zimą też? Też. Tak, też, jeżeli nie macie dostępu do tej książki, to też jest spowiedź pogranicznika, jak sobie odnajdziecie rozmowę Doroty Borodaj na OkoPress. I tam są też te historie przedstawione. No i właśnie tutaj się pojawia druga rzecz. Czy to jest tak, że. Mm, Sama praktyka jest bezwzględna, e, jest okrutna sama w sobie, tak? No bo to jest przepychanie na tę granicę, gdzie czeka ich niebezpieczeństwo. Białoruś to nie jest bezpieczny kraj. W filmie Agnieszki Holand to jest pokazane. W... Bardzo dosadny sposób, co tam, co tam spotyka, e, co tam spotyka e, migrantów. Tak, czyli białoruscy strażnicy naprawdę jest pokazane to ich okrucieństwo, o którym wiemy. Też wiemy I... m.in. od Grünberga o obozach, które tam są, o gwałtach, które tam się dokonują, o dzieciach, które urodziły się z tych gwałtów. E, to okrucieństwo białoruskich strażników jest w tym filmie. I teraz kolejny spoiler. Więc Polska systemowo stosuje te pushbacki. To jest w ogóle okrutna praktyka, ale to nie jest tak, że w filmie to jest pokazane, jakby wszyscy strażnicy czerpali z tego jakąś niewiadomo jaką przyjemność. Już nawet wspomin nie wspominając o tym, że tam jednym z głównych bohaterów jest ten strażnik, który ma swoje rozterki, e, robi to, co robi, bo wykonuje rozkazy, ale widać, że źle się z tym czuje. Już nie będę wchodzić w szczegóły. E, też jakby te Zobaczcie. bardziej... Zobaczcie. Też jest pokazane no, jakby z wielu stron, tak? To, że, nie wiem, ci strażnicy, jak znajdują w lesie rodzinę, no to nie wiem, zabawiają te dzieci, dają im jedzenie. E, czegoś takiego po stronie białoruskiej nie ma, absolutnie. Tam jest okradanie tych ludzi, bicie Kopanie, torturowanie, wyciąganie od nich pieniędzy. No to nie ma czego porównywać nawet. Mm. Więc, kiedy, kiedy nie mają takiej okazji, do tego nie wiem, żeby stosować jakąś niepotrzebną przemoc, to, to to też się raczej nie dzieje w przypadku tych polskich strażników. E, a też jeżeli no są takie sceny właśnie, jak podczas tej takiej największej sceny pushbacku, e, ten przypadek z termosem, który wzbudził strasznie e, duże kontrowersje w internecie. Prawica przedstawiała to, że właśnie czy ktoś ma jakieś dowody na to. No, są takie historie, które pochodzą też od aktywistów. E, tak jak historia właśnie o rozbijaniu tego termosu. Tak, Film jest organizacja kolejnym? chlebem solo potwierdza, że tak. taka historia miała miejsce? W filmie z kolei to też jest pokazane jako samowola, która została no też skrytykowana bardzo mocno przez innych strażników, że to była właśnie tak po prostu jedna, jedna jakaś tam osoba się wyrwała. No i też oczywiście możemy sobie zadać pytanie, a czy to jest takie nieprawdopodobne, jeżeli mamy po prostu setki przykładów na to, jak wobec polskich obywateli polskie służby, na przykład policja potrafi przekroczyć swoje uprawnienia, zadać im ból, złamać im rękę. Już nie mówię o tych ich naj, najgorszych przypadkach, kiedy podczas takich działań wręcz dochodzi do śmierci na przykład na komisariacie, to co dopiero w lesie. Wobec osoby, która nie ma praktycznie tam żadnych praw, jest po prostu wyrzucana na drugą stronę, no niestety zdarzają się takie przypadki. Więc ja też nie rozumiem tej, tej dyskusji, tego oburzenia wokół tego. Mhm. E Poza tym, no, no tak, tam są pokazani różni żołnierze, różnie reagujący na sytuację, w którą zostali wrzuceni, na sytuację, która często wymaga od nich stosowania przemocy. Pytanie, czy wymaga stosowania aż takiej przemocy i czy rzeczywiście nie powinniśmy częściej słyszeć o rezygnacjach ze strony strażników, ale też ich zachowanie, no, jak oglądaliście filmy o żołnierzach, filmy wojenne, no to naprawdę, czy to jest coś tak zaskakującego? No nie wiem, gdyby znajdujący się w takiej sytuacji żołnierze byli aniołami, to chyba bardziej byłoby dla nas zaskakujące. Tam jest też taka scena e, szkolenia tych żołnierzy, e, on jest, że... Ona jest hmm? ciekawa o tyle, że, że ten, już nie pamiętam jaką, jaką rangę miał. No, jakiś ten, rodzaj który, dowódcy. Jakiś rodzaj dowódcy, który szkolił ich i przygotowywał, właśnie opowiadał, kim są ci migranci. Te rzeczy, które on mówił, to są dosłownie cytaty z tego, co mogliśmy słyszeć od polityków PiS, od dziennikarzy różnych, właśnie takich prorządowych. Dosłownie nagłówki z prawicowych gazet, że to są e, żywe po prostu pociski Łukaszenki. Że czy ty wybrałbyś się ze swoją, swoją rodziną, narażałbyś swoje własne dzieci na takie niebezpieczeństwo? No nie, więc czego ty oczekujesz po tych ludziach? Tak? Że nie można mieć dla nich współczucia, bo oni sami tego chcieli. I to no, chcącemu nie dzieje się krzywda. Czy ta historia, że wam się wydaje, że te dzieci płaczą, a oni specjalnie pod te fotki ustawiają, dmuchają dymem papierosowym w oczy. To ja pamiętam jeszcze z usna, że tak, te wszystkie mm -hmm. historie o tym, że a, zapłakali się, bo, bo, bo nadmuchali dymu mm -hmm. do, do oczu dziecku. Wszystkie te teksty, one nie są wzięte z sufitu, są dosłownie, każdy ten jeden cytat można znaleźć w wypowiedziach. Y rządzących czy jakiś tam mm -hmm. komentatorów. Mm -hmm. e, no, jakieś szkolenia strażników z pewnością się odbywają. E, w jakiś sposób jest im przekazywane to, że mają robić to, co robią. E, no i tak, no, mamy podstawy, żeby, żeby sądzić, że, że, że być może po części e, tak to wygląda. Tutaj ważny wątek. E, jeżeli bym miała powiedzieć e, w co tak naprawdę uderza film e, Zielona Granica? No to uderza, czy może raczej pokazuje dużo, dużo szerszy kontekst. E, czyli, że tutaj głównym winowajcą tak naprawdę to, no nie wiem, nie jest jakaś Polska, która jest szczególnie okrutna i w innych krajach to jest nie do pomyślenia. Dokładnie odwrotnie jest to pokazane, że to jest problem europejski. I tutaj uwaga, znowu spoiler, jest taka scena, kiedy um, bohaterka grana przez Maję Ostaszewską dowiaduje się od aktywistów, jak wyglądają te pushbacki, co tutaj się dzieje i ona taka Unia Europejska musi się o tym dowiedzieć i oni po prostu wybuchają śmiechem, jaka ty jesteś naiwna Unia o tym wie, robi dokładnie to samo i to jest wielokrotnie w filmie podkreślane na różne sposoby e, albo wprost, kiedy, kiedy pada, padają różne liczby, tak że od początku kryzysu migracyjnego 2015 kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło i tak nawet tam jest wspomniane że te lasy to jest jak na tę skalę dosyć bezpieczne przejście, bo, bo nadal jest mało udokumentowanych tych śmierci, bo na Morzu Śródziemnym to są po prostu. No tam potrafi na jednej łodzi zginąć kilkaset osób naraz, e, i to jest pokazane, że ten pushback, który tutaj się dzieje, nam się wydaje końcem świata, to jest jednak polityka całej Unii. E, to jest wyjątkowo mocno, nawet w takich scenach jak ta rodzina siedzi i czeka na tego swojego m, przemytnika, kierowcę. Oni siedzą człowieka, który taką... pomaga im się dostać do Szwecji. Tak, e, o, oni siedzą na, na tle flagi namalowanej, flagi Unii Europejskiej, e, więc to jest podkreślane na, na murze, na sklepie na murze podkreślane na, na wszelkie możliwe sposoby. Mhm. E, ja bym jeszcze chciała Dwie rzeczy dodać. Jedna to, to mieszkańcy. Gdybym ja miała jakiś zarzut do tego filmu, taki z punktu widzenia dokumentu, bo my tu go nie oceniamy pod względem walorów artystycznych, tylko jeśli chodzi o jego osadzenie w faktach, to mi zabrakło tam wątków dotyczących ludzi, którzy mieszkają w okolicach granicy. Oni tam są. Bardziej występują jako tło, dużo częściej są przyjaźni. Zresztą Agnieszka Holland pokazuje, jest tam taka poruszająca scena, kiedy Afganka wybiega na pole, widzi tam człowieka i prosi go o wodę, człowieka pracującego w polu. Prosi go o wodę, potem prosi go o coś do jedzenia. On jej daje i wodę, i jedzenie i pokazuje jej dom, do którego ona mogłaby pójść, żeby no, jeszcze zostać jakoś zaopiekowana, po czym wyjmuje telefon i, i, i dzwoni. I ona się wtedy przestraszyła, ta bohaterka i ucieka do lasu. No, to jest niejednoznaczna scena. Ona pokazuje najpierw pomoc, a potem jakieś założenie, które pojawiło się w, w, głowie, tej, tak, w głowie tej bohaterki. Nie wiemy, co, chce, co chciał zrobić ten człowiek. To, że najpierw jej pomógł, no, wskazywałoby na to jednak, że dalej chciałby jej pomagać. No, w każdym razie my wiemy o tym, że mieszkańcy tamtych terenów różnie reagują. Żyją z tym na co dzień jest to dla nich niewątpliwie trudne, w znacznej części pomagają. Takim przykładem jest tu na przykład, jest tutaj Michałowo, które bardzo się zaangażowało w tę pomoc. Tego w moim przekonaniu jest rzeczywiście, to, to nie jest może dostatecznie w tym filmie pokazane. I to jest jedna rzecz, a druga to już taka osobista. Ja byłam w usnażu w 2021 roku Widziałam tych pierwszych ludzi, którzy byli na tej granicy. Widziałam też zachowanie Straży Granicznej wtedy. E, słyszałam rozmowy, które odbywały się przez granicę. E, tam ci ludzie krzyczeli, coś opowiadali o sobie, na przykład skąd tam się wzięli. E, była tłumaczka, która z nimi rozmawiała, i była Straż Graniczna, która włączała silniki, które zagłuszały e, tych ludzi. Już wtedy straż zachowywała się w taki sposób. I po tej mojej wizycie tam rozmawiałam z Mirosławem Miniszewskim, to jest filozof i też mieszkaniec tamtych terenów. I ta rozmowa zrobiła na mnie wtedy ogromne wrażenie, ale. On mi powiedział takie dwa zdania. Słyszę wycie dziecka na granicy przez całą noc. Miejcie odwagę przyjechać i spojrzeć mu w twarz. I dla mnie, film Agnieszki Holland, to jest takie spojrzenie w twarz tym ludziom i umożliwienie ludziom w Polsce, ludziom na świecie, żeby spojrzeli w twarz tym, którzy przebywają na granicę. Na granicę polską i na granicę w innych krajach europejskich. Zobaczcie, co jest w oczach tamtych ludzi. Potem możecie podjąć różne decyzje. E, możecie uważać, że należy ich wypchnąć, możecie uważać, że nie należy ich wpuścić, albo właśnie, że należy ich pomóc, im pomóc. Ale zobaczcie, zobaczcie tych ludzi. E, to teraz bardzo zmienimy ton, przeniesiemy się do innej czasoprzestrzeni. E, Dominiko, co robiłaś w weekend? W weekend odwiedziłam konwencję konfederacji, która się odbyła w spotku w Katowicach i nie przedłużając, e, miała być tym takim pokazem siły, no bo spodek, takie, takie miejsce znane e, z Największa konwencja, tej największa kampanii. Największa konwencja, była, była, było tak budowane napięcie przed nią i tak dalej, i tak dalej. No, ostatecznie okazało się, zarejestrowało się tam za 4,5 tysiąca osób, a przybyło niecałe 3 tysiące. Ten spodek też był tak średnio wykorzystany, bo w połowie były telebimy, więc to jakby tylko połowa tego obiektu. E, no ale Jakie są najważniejsze wnioski z tej konwencji i dlaczego w ogóle ona przybrała taką, a nie inną formę? Otóż to, co widać w sondażach, to to, że Konfederacji po tym takim wielkim wzmożeniu z wiosny, kiedy ona rosła, 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 i w niektórych sondażach tak, w niektórych sondażach nawet do 14-15% dojeżdżała. W wakacje też dużo się o nich mówiło, bo intensywnie były te piwa z Mencenem, później jeszcze trasa bosek Mencen. No ale tutaj nagle to zaczyna to jakoś sobie oklapło, i dużo osób mówi, że o, balonik, wreszcie spuszczone powietrze, że, że wreszcie to jest urealnione i że czekamy, czekamy, aż w końcu spadną do jakichś tam, nie wiem, 7-8% w październiku. Więc ta konwencja była odpowiedzią trochę na te spadki. Mm, ale też nie tylko taką propagandową, tylko też mam takie wrażenie, że próbowali zwrócić się do tych osób, które chciały na nich do, nie do niedawna głosować, albo rozważały to, a teraz są, no, mają takie, jak to się no, ładnie mówi, drugie myśli na mm -hmm, ich temat. Mm -hmm. No właśnie, bo tam e, mówił Krzysztof Bosak chyba, o ile dobrze pamiętam, oni już wiedzą, że tutaj jest game over dla polityków teraz rządzących. Była mowa o tym, że oni, no, że, że, że oni pogonią i e, o właśnie no Bosak tak, mówił, nie, nie da się z nimi dogadać, trzeba ich zastąpić, to miał być taki pokaz siły, no to. – Był? – No, pokaz siły w takiej warstwie wizualnej i oprawy był bardzo. E, ognie tam buchały ze sceny, na telebimie były ognie, właśnie koncert, cały czas muzyka rockowa, siła, Krzysztof No nie, nie, Wasakem. czekaj, nie cały czas, bo ta ich piosenka to rockowa, to nie. – O której mówisz piosenkę? E, – może, Możemy Wszystko? a, przepraszam, tak, no więc Tylko ale to też jest, to też jest to jakby wstęp był disneyowski, to też jest pokaz siły, bo teraz to hasło to było możemy wszystko, więc oni wykupili, no, oni mają w ogóle, jak, jak to milenialsi, jakąś taką tendencję do cofania się i sięgania po jakieś tropy milenialsowe i wspomninki z lat dziewięćdziesiątych, słyszymy jak słowo Mencen non-stop cytuje jakieś komedie polskie właśnie z przełomu wieków, no to tutaj wzięli właśnie Kubę Molendę z LO27. Wszystkie tam nastolatki się w nim kochały, jak był Babikiem. No więc wyciągnęli go, on wjechał na motorze w ogóle. Tam na scenę ognie buchały i śpiewał mm. taką przeróbkę tej piosenki LO27, mogę wszystko. I to była właśnie ta myśl przewodnia tej konwencji. No, ja więc... mam wrażenie, że nie było takiego jakiegoś dużego entuzjazmu. I szczerze mówiąc, ten utwór wybitny to nie jest ani bardzo porwający. No, pokaż mi wybitny utwór na konwencji. No ale jakby cała oprawa była taka właśnie męska, rokowa. Tam cały czas puszczali tylko rokowe kawałki. I wszystko właśnie było wokół tego, że nie wierzyli w nas, a my dowiedziemy, my jedziemy, my jesteśmy siłą, trzecią siłą. I to jeszcze właśnie w jaki sposób się wypowiadał. Cały ten swój prawie godzinny wykład Krzysztof Bosak wygłosił. Dzień dobry Katowice, czy mnie słyszycie? Witamy Was serdecznie, witamy na konwencji Konfederacji, słuchajcie, zaczynamy. Dosłownie krzycząc do tego mikrofonu, jakby, nie wiem, ze trzy monstery wypił, e, albo nie wiem co jeszcze tam się wydarzyło. E, no w każdym razie, no, energia. Krążyły tu różne plotki, co tam <laughs> <Energia>. się stało. <laughs> e, no więc, e, więc jakby to miało tak pokazać, e, e, tam jeszcze padały właśnie takie teksty ze strony Sławomira Mencena. E, My nie jesteśmy jak ci emeryci z PiSu i PO, tak się bawi Konfederacja. E, że to było w całe w takim właśnie stylu, no ale jednak było tam odpowiadanie na takie bardzo, bardzo konkretne wątpliwości i zarzuty. I gdybym miała wymienić, no to pierwsza, pierwszy taki zarzut, i jakaś taka wątpliwość, no bo nikt nie chce na przegranych głosować, tak, że mhm. im lepiej ci idzie, tym lepiej ci idzie, tak. to jest znane, znane powiedzenie, a jak nie idzie, to nie idzie. Tak, 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 ludzie no więc... lubią głosować na zwycięzców, a tutaj tak. mieli być zwycięzcami więc tutaj i nagle. Spada. No Konfederacja nagle jest jakby w tym polu, jak nie idzie, to nie idzie, no więc Sławomir Mencen zna się na księgowości, więc pokazał różne tam słupki, wykresy, tu rośnie, tam coś się dzieje, no, i opowiadał, że słuchajcie, my jeszcze w 2018 ruch narodowy miał 1%, korwiniści mieli 1%, a potem siła, a potem jeszcze nie weszliśmy do Parlamentu Europejskiego, ale potem już wjechaliśmy do Sejmu w 2019. Mieliśmy tam już te 7% mniej więcej, 1,2 mln głosów, a potem jeszcze Krzysztof Bosek poprawił nasz wynik, a potem nam znowu zmalało z kolei, bo tam pandemia się skończyła, a potem nam znowu wzrosło. Rosło I to jest takie wow. wow, wow. E, i no i co czyli, razie... czyli, czyli mówił im: No tak, teraz ale... będzie nam rosło. Nie, teraz, teraz powiedział: nie? Ter... Rosło nam, potem nam zmalało, ale słuchajcie. Chciałbym zawsze w życiu sobie tak nie radzić, żeby być trzecią siłą w sondażach i mieć 11%. Jest stabilnie, kochani. To jest jakby taki przekaz, że co, wy, co wy, o czym wy w ogóle mówicie? Że co, my źle, jak my jesteśmy ale my nie opowiadali, siłą... Siłą... wygramy. No tak, ale to jest, jest wiesz, jakby są jest wygramy i wygramy tak można wygrać e, rządząc a można wygrać no po prostu tak honorowo e, Aha. no więc e, po polsku. więc to jest jedna, to jest jedna rzecz druga rzecz e, dlaczego, m, dlaczego w ogóle konfederacji spada wszyscy się trochę tego spodziewali my też w jednym z odcinków e, zatytułowanym listy konfederacji są dziwne no? tak tak byśmy przypomnijcie sobie tak byś miał tytuł więc my tam już się zastanawiałyśmy no będzie niemały problem jak zaczną wypływać kolejne osoby stamtąd a wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy o wszystkich no, osobach no, no, to w ogóle żeby się nie żeby się nie okazywało, że jest znowu jakaś kandydatka, jakiś kandydat, który ostrzega, że nie wiem, no jakieś no, rozmaite teorie spiskowe, jakieś płaskoziemcy, płaskoziemcy kandydatka, która mówi, gie, że dzieci z gwałtu nego, trzeba rodzić nego, negowanie holokaustu e, antysemity Antyszczepion antyszczepionkowość, że Bill Gates coś tam wymyśla znowu, jakiś New World Order, e, wszystkie jakieś dziwne, nie wiem, o, o Gatesie czy tam podróżującym w czasie, no jak po prostu takich kandydatów jest na pęczki, i oni codziennie wypływają i wypływają. Czy już nawet nie będę wspominać o tym jedzeniu e, mięsa z psów, nie? bo e, akurat tę osobę wyrzucili z list, no, jakby ciągle się coś takiego wydarza. E, tak, ale to, to, ja się... tu, to ja tu ci się wbiję. Jedną naprawdę z czołowych kandydatek Konfederacji jest nadal Anna Bryłka, która mówi, że wyrok e, tak zwany Trybunału Konstytucyjnego Sztos! Super! Bardzo dobra decyzja. No 90% kandydatów Konfederacji tak uważa i niektórzy mają odwagę, żeby to powiedzieć. Tak, ona akurat wprost i głośno. No oraz kobiety ale... rodźcie dzieci z gwałtu. Tak. tak. W każdym razie e, słowom Mencent wprost się do tego odnosi e, i mówi tak. Po pierwsze, media kłamią, wyciągają coś z kontekstu, szkalują, wiadomo. Mamy so przeciwko sobie w zasadzie wszystkie duże media. Największe telewizje, TVP czy TVN, bez przerwy albo nas zwalczają, albo nas zamilczają, albo mówią o nas nieprawdę, albo w ogóle o nas nie mówią. To jest takie, taka klasyczna odpowiedź, ale też e, mówi dosłownie coś takiego spotykam się z ludźmi, którzy mi mówią ja to nawet chciałem na was głosować, ale wy macie taki odpał, taki odpał i taki odpał no i on, jego odpowiedź na to jest taka, że Jesteśmy może trochę niestandardowi, mamy czasem kontrowersyjne poglądy czy kontrowersyjne wypowiedzi, ale uwierzcie mi, nie trzeba zgadzać się z każdą wypowiedzią każdego naszego członka, żeby móc na nas głosować. To nie jest wymagane. My jesteśmy rzeczywiście trochę szaleni, ale ludzie, tylko ludzie wystarczająco szaleni, żeby myśleć, że mogą zmieniać świat, są tymi, którzy go zmieniają. A my naprawdę chcemy zmienić świat. Więc to jest jakby takie odbicie, że, no okej, okay, słuchajcie, wiadomo, jakby warto być trochę wariatem. Nie? To, jest, to jest mniej więcej takiego, takiego rodzaju argument. Mhm. Kolejna rzecz, ty już trochę do tego nawiązałaś, mhm. tak? Że dużo, dużo się mówi o tym, właśnie, co chwila wyciągane są jakieś wypowiedzi, że dzieci z gwałtu trzeba rodzić, bo to jest obowiązek, bo tak trzeba. I z tym się nie kryją konfederaci, ale to jest nie wszystko, no ogólnie. Wszyscy pamiętamy różne wypowiedzi Janusza korwin nikkego o tym, że kobiety są mniejsze, głupsze, więc powinny zarabiać mniej i nie wiem, zawsze się trochę gwałci i tak dalej. No jakby że, że Nie są... seks z ośmiolatką czy ośmiolatkiem, spoko. spoko. To tak a propos różnych afer youtuberowych. No ale czy chociażby ostatnie te wydarzenia o tej konferencji Stowarzyszenia Patriarchat.pl, gdzie też Korwin występował, a tam się mówiło o tym, że kobiety to jest w ogóle taki przybytek, trochę jak osioł, koza czy coś w tym stylu. Ja kobiety były? częścią gospodarstwa domowego, o statusie wyższym niż zwierzęta czy dobytek ruchomy, ale mimo wszystko nie uczestniczącym na równych prawach w procesach decyzyjnych, prawda? No i to jest tak naprawdę, jeżeli mówimy o relacji między kobietami a mężczyznami, moim zdaniem układ zdrowy. Eee, i, I takie rzeczy im szkodzą, to się roznosi. Eee, oni zresztą w ogóle nawet też odcinali się, mówili, że nie, oni tam nie mają nic wspólnego z tym patriarchat.pl. No jednak ludzie czują, że, że trochę jednak mają wspólnego. Jeżeli bardzo prominentny polityk bierze w tym udział, no więc. E, mental, no, jakby... Sorry, nie, nie wyrzucili, nie usunęli. No, bo nie wolno Jest. usuwać, no jakby Aha. to już wiemy przecież. E, emerytów, e, podobno chcą. Nie, chodziło mi o usuwanie czego innego. <laughs> No więc wychodzi Słowomir Mencen i mówi: Kto to wymyślił, że nasz program jest skierowany przeciwko kobietom? Przecież kobiety w Polsce robią karierę zawodową, zakładają firmy, osiągają olbrzymie sukcesy. I my chcemy im w tym pomóc. Kobiety płacą wysokie i skomplikowane podatki. E, potem jeszcze nawet wypuszczono specjalnie kobiety konfederacji. One w takiej chmarze wyszły na scenę e, i tam opowiadały właśnie, że. A więcej posłów i senatorów z konfederacji w polskim parlamencie. To więcej ochrony kobiet przed, przed bezprawnym zusem, To więcej ochrony kobiet na porodówkach. To lepsza opieka okołoporodowa. Feministki są głośne, niefajne, one wcale nie pomagają kobietom. Program Konfederacji jest też dla nas. My będziemy miały opiekę okołoporodową i tak dalej. To trwało dosłownie mniej więcej dwie minuty. Po czym one schodziły ze sceny, a prowadzący powiedział, że. Ach, tam. Ach, super się. W takim towarzystwie wspaniale. A teraz zapraszamy naszych kandydatów: Robert, Damian, Krzysztof, Marcin, Przemysław, Bartłomiej, Witold, Krystian, Tomasz, Patryk, Marek, Bartosz, Konrad, Ryszard, Karol, Paweł, Rafał, Krzysztof, Janusz, Włodzimierz, Andrzej, Grzegorz, Michał, Stanisław, Bronisław, Tomasz, Jakub, Roman, Grzegorz, Jerzy, Michał, Konrad, Piotr, Andrzej, Siemowit, Piotr, Jan, Marcin, Anna Bryłka. I wyszło 40 facetów i jedna kobieta. <laughs> I to jakby mówi wszystko o tym, jak bardzo dla kobiet jest. Konfederacja. Ale to nie jest jedyny, też jakby zarzut, który chcieli gdzieś tam odeprzeć, bo cała, tak jak wspominałam, cała ta konwencja była właśnie taka obronna i taka defensywna. No więc. Wielkim problemem jest ta m, pogłoska takie domniemanie, że konfederacja będzie służyła za po prostu takie organy zamienne dla Prawa i Sprawiedliwości. No a wiadomo, że jakby ich e, elektorat nie za bardzo chciałby powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości, oni o tym wiedzą, krytykują Kaczyńskiego, PiS jak tylko mogą. E, no więc padały takie argumenty, że mm, My się nie sprzedamy. Dlaczego? Bo nie jesteśmy tacy jak inni. Mnie, mnie to przekonuje. Innym argumentem było jeszcze to, że e tylko w naszym, z naszego tam koła poselskiego nikt nie przeszedł do pisów podczas tej kadencji Sejmu. No jakby zdarzało się, że z, z każdej listy. Tak? Jakieś tam pojedyncze przypadki, jak Monika Pawłowska z lewicy, czy Zbigniew jest. Eichler z K.O. czy już nie wspominając o tym, co się wydarzyło z Kukizem z koalicji polskiej. No więc, no, no ale też jakby 11 a 100 kilkadziesiąt osób, to też jest trochę inna skala. Druga rzecz to to, że właśnie też się mówi często o tym, że aha, Konfederacja taka znowu partia tupu e, pobędą, znikną, no i właśnie się rozpierzchną i oni też się do tego wprost odnosili, nie skończymy jak Kuki z Petru i Palikot i nawet były ich foty pokazane e, i teraz e, dlaczego? No bo też jesteśmy tacy ideowi, no bo oni tam w, po pierwszej kadencji Sejmu już się rozpadali, a my przeżyliśmy już ta, już całą, tę cali zdrowi, tę kadencję, co jest prawdą, no a poza tym znowu, bo my nie sprzedamy się i tutaj Sławomir Mencen że się sprzedamy za pieniądze ze spółek skarbu państwa za asystentki za samochody za gabinety to jest też swoją drogą dobry komentarz Aha. do tego kobieta jako element tego dobytku patriarchat.pl hehe no w każdym razie oni się nie sprzedają no i też w żadną koalicję z Pisem nie wejdą, tak obiecywali stokrotnie, wielokrotnie, powtarzali. E, no i też jakby mówili, a dlaczego nie wejdą w koalicję z pisem? Dlatego, że nikt na tym dobrze jeszcze nie wyszedł, a oni nie chcą skończyć jak lepper. A co ty robiłaś w weekend, Agato? Byłam w Wiedniu. Świetnie, ja w Katowicach. <śledzianie> <śledzianie> Byłam w Wiedniu z Lewicą. Która właśnie pojechała do Wiednia i to wzbudziło trochę żartów, że jak to jadą do Wiednia? Czy tam są jacyś lewicowi wyborcy, czy w ogóle wyborcy? Czy pojechała tam lewica przekonywać Polonię, żeby głosowała na lewicę? No nie. Lewica pojechała do Wiednia, no tak, na takim pierwszym poziomie, po to, żeby pokazać lewicowy, Program mieszkaniowy realizowany właśnie przez Miasto Wiedeń e, od 100 lat mniej więcej, żeby pokazać coś, co się udaje. E, i to, Lewica nazywa to konwencją, ale to zupełnie nie przypominało e, innych konwencji, kompletnie nie było to w tym stylu, e, o którym nie przed chwilą, było ognia? <laughs> nie, nie, nie było motorze, ognia takiego nie podpalanego, e, od dołu, nie było piosenki, nie było nikogo na motorze, eee, Bez sensu. Nie, ma, nie ma o czym mówić. Eee, tam rzeczywiście pojechało kilku, e, kilkoro liderów Lewicy, bo oni teraz e, jeżdżą tymi parami, e, facet i kobieta, polityk i polityczka, więc tam był jeszcze Czarzasty, Robert Biedroń e, i Adrian Sandberg oraz Anna Maria Żukowska, Dorota Olko i Joanna Scheuring-Wielgus. Eee, byli tam dziennikarze, nie było tam tłumów publiczności, bo też ta, też ta tak zwana konwencja wyglądała zupełnie inaczej. Ona odbyła się na e, osiedlu mieszkaniowym w Wiedniu, na osiedlu Zeestadt. E, e, to jest jedno z najnowszych osiedli budowanych teraz e, przez miasto Wiedeń na mieszkania komunalne, na mieszkania na tani wynajem. E, I lewicowi politycy rozmieścili się w różnych miejscach na tym osiedlu. Byli, <laughs> no Raczej w pokazywanego, e, bo no, były tam kamery, były tam drony. E, Dwa drony, które pokazywały, jak to osiedle wygląda. Byli też z wizytą u pana Ambroziaka, Polaka, który mieszka na tym osiedlu i który właśnie tam wynajmuje mieszkanie. Porusza się na wózku. I bardzo chwalił program, który umożliwia mu tanio wynajęcie mieszkania, które jest dla niego dostępne w taki dwojaki sposób, czyli i finansowo, ale też jest tak przygotowane, że on jako osoba z niepełnosprawnością może tam mieszkać. No było to coś kompletnie innego, rzeczywiście jeszcze czegoś takiego w polskiej kampanii wyborczej nie było. No a dlaczego tak i o co tam chodziło? No, mm, lewica. Wzięła się za problem, który jest no, jednym z podstawowych, najważniejszych to, problemów. To może, to może warto dodać, Też. że w sumie. Wszystkie komitety w jakiś sposób wzięły się za ten problem, bo to jest jakby rozpoznany problem bardzo dobrze, media o tym dużo piszą, ludzie się tym interesują, e, tylko no, jakby są różne pomysły na to. Jak się zajrzy na przykład do programu Prawa i Sprawiedliwości, no to ten program jest realizowany poprzez kredyt 2%, który od teraz już tam, od wakacji działa, więc e, to jest ten program, no właśnie, kupcie sobie, tak, a my Wam dołożymy. Boże. I niech budują deweloperzy. Do tego jest, już nie będę wspominać o tym tam remoncie, tych osiedli, i tak dalej. To jest jakby ta jedna z tych, z tych ośmiu konkretów Prawa mm -hmm. i Sprawiedliwości, które pokazywali koalicja. Też odpowiada na to raczej tak w stylu no nie, nie podażowo tak? jest mhm. Znowu popytowo, czyli kredyt z kolei 0%. Do tego jest też ten program na, dla samorządów na remonty pustostanów, mhm. no i też jest taki program dopłat do czynszu dla młodych chyba tam 600 zł. Mhm. Bardzo podobnie, znaczy bardzo podobnie, trzecia droga. Też opowiada w tych swoich 12 gwarancjach, że tam jedną z tych gwarancji są tanie mieszkania. Jak się zajrze do tego programu, to chodzi o to, żeby tam uwalniać grunty pod budowę tych mieszkań, ale jest raczej wskazane, że, że tam budować mają prywatni inwestorzy, deweloperzy, tak? A my z kolei jakby tam akademiki za złotówkę, tak? Że to będzie po stronie państwa organizacja tego. No, Konfederacja z kolei obiecuje, też jakby e, zauważyli, że to jest temat, no ale ten program polega na tym, że Konfederacja obiecuje, że będą mieszkania tańsze o 30%, jak usunie się niepotrzebną biurokrację i będzie mniej przepisów dotyczących oddawania do użytku e, lokali, i przez to, and just like that, te mieszkania <laughs> będą tańsze o 30%. Więc e, to jest rozpoznany problem, no tylko że Lewica jako jedyna ma ten pomysł taki... E, Podażowy. Mm -hmm. Tak, ale ja bym jeszcze zrobiła mm. krok wstecz, bo w ogóle bym nazwała ten pro problem, mm. <noise> o czym no. my tu w ogóle mówimy. E, my mówimy o polskim problemie mieszkaniowym, e, który jest dojmujący, głęboki i niezałatwiony przez żadne władze do tej pory. I e, rzeczywiście, jeśli chodzi o mieszkania, e, no, sytuacja w Polsce jest. Dramatyczne. Według ostatnich danych Eurostatu, e, połowa młodych ludzi, tak, młodych w przedziale od 18 do 34 roku życia, mieszka z rodzicami. E, mamy bardzo drogie kredyty i bardzo niską zdolność kredytową. E, niby w, w poprzednim roku 2022 zostało zbudowanych ponad 200 tysięcy mieszkań, którymi zresztą chwalił się minister Buda, mimo że to nie on je zbudował. Ale ale tych brakujących w Polsce mieszkań według różnych danych jest od 1,5 miliona do 2 milionów. No, generalnie mieszkanie w Polsce. To jest towar totalnie deficytowy. Te mieszkania, które są, są za małe, więc są przeludnione, są często w złym standardzie. Na to jest też mnóstwo danych. I w ogóle, jak słyszę czasem te takie sformułowania w kampanii wyborczej, bezpieczny dom, czy jakiś tam dom. No, kurczę, w Polsce naprawdę. Dom to jest przedmiot marzeń i zabiegów, a na pewno nie kojarzy się z czymś bezpiecznym i ze stabilnym, ze stabilnością. No i lewica próbuje w to, Wejść i właśnie zbudować takie skojarzenie, że dom, mieszkanie to może być coś, na czym można zbudować bezpieczną i stabilną przyszłość i taką swoją własną, swoje rodziny, ale też państwa. I tak jak wszyscy, tak jak mówiłaś, proponują: tu dorzucimy, tu dopłacimy, tu wam obniżymy kredyt, jedni mówią do 2%, drodzy do zera. To, to lewica mówi nie, trzeba zupełnie Przyciemy. inaczej zacząć, czyli od, od dostępności, przy czym politycznie podejście od strony podażowej do, do mieszkalnictwa jest trudnym terenem, no bo prawo i sprawiedliwość obiecywało to mieszkanie plus i no nie udało im się tak, że powstało kilkanaście tysięcy zdaje się tych mieszkań w ramach tego programu, no więc dla Polaków którzy na ich jakość podobają Polacy na słowo. tak Polacy, którzy ogólnie są dosyć nie, nieufni co do możliwości organizacyjnych państwa, no jakby już zobaczyli, że PiSowi się nie udało, no to dlaczego komukolwiek miałoby się udać coś takiego zrobić? Mm. No tak, no i właśnie na to próbuję odpowiedzieć Lewica, bo PiSowi się nie udało, ale wcześniej nie udało się Platformie Obywatelskiej, jeszcze wcześniej nie udało się SLD. Generalnie my mamy to, co mamy ze względu na politykę czy brak polityki Trzec, teraz w to się... wszystkich, wszystkich rządów poprzednich. Zresztą takim no już tu wisienką na torcie tego problemu jest likwidowanie Ministerstwa Budownictwa zresztą przez Prawo i Sprawiedliwość. E, ale tak, no, jest, taki, e, jest takie poczucie wśród obywatelek, obywateli naszego i... państwa. Tak, 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 że się nie da, a że już na pewno nie zrobi tego państwo, więc my musimy brać te kredyty, e, uwieszać się u po prostu szyi tych banków na 30 czy 60 czy 100, czy nie wiadomo, ile lat. Bo po prostu nikt inny tego nie zrobi, więc własną krwią Lewica trzeba na to mieszkanie zapracować. No i lewica po to właśnie pojechała do Wiednia, żeby pokazać: Ej, ludzie, są miejsca, gdzie naprawdę to się udaje. W Wiedniu ponad 70% ludzi wynajmuje mieszkania. część z nich wynajmuje na rynku prywatnym, część wynajmuje właśnie te mieszkania komunalne, budowane przez miasto. No i da się. No, okazuje się, że można takie mieszkania raz rozbudować, dwa, że one mogą być fajne, one mogą być, no, to nie są speluny, to są no, naprawdę porządne, nowoczesne mieszkania. I ludzie mogą chcieć w nich mieszkać, bo tam też jest to tak zrobione, że, że te mieszkania na wynajem są we wszystkich częściach miasta, nie ma czegoś takiego jak getta, że jak mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu, to gdzieś na jakiejś bardzo odległej dzielnicy one są też w centrum. I no, ten, ten wiedeński program mieszkaniowy jest, no, jest obliczony na to, żeby ludzie nie wydawali całej czy połowy nawet swojej pensji na to, żeby mieć gdzie mieszkać. Czy to jest do powtórzenia w Polsce? No właśnie to jest moje pytanie. Brzmi fajnie, jakby why not. Tylko... Tak, no, mimo że też, też z, tamtym, z tamtym programem też są y, różne problemy. O nich w Okopres y, pisze Anton Ambroziak, y, ale y, no. Austria czy, czy też inne kraje, bo, bo mieszkanie wynajmuje się w różnych innych zachodnich krajach, w Szwajcarii, w Niemczech i tak dalej, e, no, prowadzą te programy od wielu lat. Tak, od wielu lat. Wiedeń prowadzi taki program od 100 lat. E, no tylko... No, kiedyś trzeba zacząć. I ja tu powtarzam zdanie, które, które wypowiadali politycy lewicy na tej konwencji, że kiedyś trzeba zacząć, no ale tak, taka jest prawda. I e, kiedy Polska jest jednak w nie najgorszej sytuacji gospodarczej, no to może właśnie to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba zacząć. No, pytanie, czy lewica dostanie możliwość, żeby zrealizować ten program i Zbudować te mieszkania. To już prawie wszystko na dziś. Będziemy też omawiać najnowsze sondaże, ale to wszystko na specjalnej grupie dla osób wspierających Okopres. Jeżeli chcecie do tej grupy dołączyć, do czego bardzo zachęcamy, to dowiecie się wszystkiego z opisu naszego odcinka. A tymczasem. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki I do, do zobaczenia za tydzień.